zanim w objęcia i szpony porwą go Weekend i Mirka, jest jeszcze nasz. Jeszcze jest przez chwilę tu. Posłuchajmy go, bo wydaje mi się, że warto. Oto Tomasz Obradowski. A działo się to w 7 roku panowania cesarza Kaczora. W owym czasie żył w Gdańsku pewien mąż, który w chorobie zapragnął spożyć napój z drugim mężem, którego znał. A skontaktowawszy się z nim, powiedział mu: przyjacielu, chorobą złożony jestem, a pragnę się napić. Przeto przyjdź do mego domu i uczyń ze mną libację. A ten mu rzekł: zatem przyjdę. Podążył więc do niego i przyszedł. I pili, i ów chory mąż rzekł do owego, który go nawiedził: przyjacielu, zostań na noc, bo pora późna, a ty i tak chodzić nie możesz. I ów został. A kiedy ów chory zasnął, ów niechory wyniósł z jego domu 70 000 złotych. Gdy nadeszło popołudnie dnia następnego, chory mąż, przebudziwszy się do posiłku, zamierzał zasiąść i obaczył, że zniknęły pieniądze. Jako w owym czasie powszechnie czyniono, ów posłał po aniołów stróżów, a ci, dotarłszy do domu owego, co wyniósł pieniądze, znaleźli u niego liczne obuwie markowe i takie szaty jeszcze z metkami. I rzekli mu: to ty, co prawdą było, bo to był on. A ów im rzekł: to ja. I wyznał: wydałem w kilka godzin wszystko, by się odziać i obuć. A aniołowie stróże mówili do siebie: połączone siły naszych niewiast nie dałyby rady, a ten tego dokonał. I powiedli go na strażnicę, mówiąc do tłumów: strzeżcie się, bracia, tych, którzy z wami piją, bo okraść was mogą.